Rafal, dzisiaj chcemy porozmawiać o asertywności, oczywiście pod kątem zawodowym, ale zacznijmy od tego, co to jest tak naprawdę asertywność, bo chyba nie każdy, mam wrażenie, dobrze ją rozumie. Tak, ja może zacznę w ogóle od drugiej strony, czym ta asertywność nie okay. jest, bo ona jest tak naprawdę bardzo często rozumiana ze słowem nie, mhm. ale tak naprawdę to nie jest jedyny element, tak, mhm. bo faktycznie dość istotnym elementem asertywności jest. Mówienie nie, ale też jakby wyjaśnienie i definiowanie, dlaczego nie. Mhm. I równie często i bardzo ważne, szczególnie w zawodowym e, życiu, i jakby w, w pracy jest również mówienie tak, i jakby mhm. też definiowanie, dlaczego się z tym zgadzamy bądź nie. Mhm. Często spotykamy się z takim stwierdzeniem, okej, okay, teraz będę asertywna, i ci odmówię. Czyli to jest tak nie do końca. Tak, właściwe. wtedy musimy tak naprawdę mhm. powiedzieć, dlaczego się z tym nie mhm. zgadzamy. I oczywiście pamiętając o tym, że musimy. Um, od drugiej strony uzyskać też odpowiedni feedback, tak? Czyli mhm. my musimy trochę wywrzeć e, wpływ na to, żeby ta osoba zrozumiała, dlaczego my mówimy nie. Mhm. Więc tutaj szalenie istotne jest powiedzenie nie, ale dlaczego nie? Mhm. Czyli udokumentować albo zdefiniować swoją, e, swoje niezadowolenie z, z tego, czego nie chcemy zrobić. Mhm. Przełóżmy to w takim razie już tak mocno na, na życie zawodowe. Może na jakieś przykłady? Kiedy, kiedy często spotykamy się z asertywnością? Jakby jakich grup zawodowych czy stanowisk to pojęcie najczęściej dotyczy? Ja w ogóle mam wrażenie, skończy. że my w ogóle nie używamy asertywności w pracy. Mhm. Tylko po prostu idziemy w skrajne nie albo mhm. w ślepe zgadzanie się na wszystko. Mhm. I to jest takie coś, co my niby powiemy dobrze, powiemy swojemu szefowi, że nie, nie chcemy tego zrobić albo nie, nie zrobię i koniec. Mhm. I uważam, że to jest asertywność, mhm. co nie jest prawdą. Mhm. Um, pamiętajmy o tym, że każdy musi w pracy albo powinien przestrzegać tego, za co ma wy, wypłacane wynagrodzenie, mhm. czyli po prostu zadania, które ma wykonać. Mhm. Więc tutaj nie ma polemiki, czy mamy to wykonać, czy nie. Jeżeli mhm. jesteśmy zatrudnieni jako Kierowca, to no nie możemy odmówić prowadzenia pojazdu. Bo czasami jest tak, że jeżeli trafimy na bardzo dobrego szefa, który też daje dodatkowe zadania, żebyśmy my rozwijali się wewnętrznie. Bo zależy, kto ma jak, jakie jakby wytyczne w głowie, tak jak chce prowadzić swoją karierę zawodową. Ja jestem zwolennikiem, żeby się rozwijać, bo stojąc w miejscu przestajemy być kreatywni, przestajemy robić fajne rzeczy i siebie rozwijać w kontekście Zdobywania nowej wiedzy, umiejętności. Ale jeżeli ktoś kompletnie tego nie chce robić, oczywiście, jest taka możliwość, nikt nikomu tego nie zabroni, wtedy faktycznie nie musimy robić tego, co wykracza poza nasze mhm. obowiązki, ale musimy wytłumaczyć, dlaczego nie chcemy tego robić. Jasne. A jak dobrze to wytłumaczyć? To znaczy, jak być asertywnym, elegancko? No właśnie, bo tutaj trochę też musimy pamiętać o tym, że nie możemy wpadać w taką już powiedzmy w drugą stronę agresję. Mhm. Przede wszystkim spokój mhm. i takie zimno myślenie, czyli my musimy po prostu przemyśleć sobie na chłodno wszystkie za i przeciw, i jeżeli faktycznie chcemy zakomunikować, że coś jest nie tak, to musimy to zrobić w sposób spokojny. Pamiętając też o tym, że druga strona może również wybuchać, bo to jest mhm. tak, że człowiek psychologicznie patrząc na to, nakręca się jeden od drugiego. Jeżeli ja będę mówić spokojnie, automatycznie druga osoba, jeżeli nie ma jakichś problemów psychicznych. Um, powinna też z automatu trochę empatycznie podchodzić do tej rozmowy, czyli spróbować się dostosować. Jeżeli jest jakiś problem, gdzieś tam zaburzenie tej komunikacji, no to już oczywiście e, warto sobie gdzieś tam przepracować to z psychologiem albo z kołpem. Mhm. Czyli y, odpowiedni dobór słów to jedno, ale też y... No, jakby postawa. sposób, postawa, mm -hmm. tak, nasza, w jaki, w jaki wyrażamy to swoje, to swoje zdanie. Zdecydowanie tak, bo tak naprawdę my e, od samego początku, jeszcze szczególnie w takim świecie, w jakim teraz istniejemy, gdzie jest bardzo dużo międzynarodowych firm, jest bardzo mm -hmm. dużo kultur. E, sam osobiście niedawno e, prowadziłem zajęcia dla studentów z tego, czym jest kompetencja międzykulturowa. Mm -hmm. e, jest to szalenie istotne, żeby szanować zdanie drugiej osoby. Nawet jeżeli coś się. Wydarzy u nas i z czymś się nie zgadzamy, mhm. musimy pamiętać, że też kto jest tym odbiorcą albo kto nam przekazuje tą informację. I zarówno w życiu zawodowym, jak i w prywatnym, ta asertywność jest szalenie istotna, bo nie możemy sobie pozwolić na wejście na głowę. Wtedy po prostu jesteśmy skończeni po linii. Mhm. Po całej linii wtedy nie jesteśmy w stanie z tego wybrnąć i jak już raz pozwolimy wejść sobie na głowę, to już mhm. potem ciężko kogoś z niej zrzucić. Um, ale tak jak mówię, najpierw odpowiadając sobie na pytanie, Czego chcemy, co chcemy osiągnąć i czego oczekujemy, mm. a potem tak naprawdę, jakie są, de, jak definiuje te, te potrzeby ta osoba po drugiej stronie. My mm. Musimy też zrozumieć drugi punkt widzenia. Czasami mam wrażenie, że niektórzy z nas boją się nie zgodzić z jakąś, z jakąś tezą, nie zgodzić się na coś, dlatego że no po prostu boją się konsekwencji, boją się, że zostanie to odebrane właśnie jako bunt, jako. Sprzeciwianie się temu, co, co firma y, próbuje zrealizować. No i tak na koniec dnia zostaną po prostu zwolnieni. Czy, y, y, jak, jak to wygląda? Jak, ja właśnie wygląda? Y, bardzo często się z tym spotykam, tak? Mm -hmm. Znaczy nie ze zwalnianiem, bo ktoś jest mm -hmm. asertywny, tylko bardziej z tymi e, obawami. Mm -hmm. I tutaj jest, absolutnie mm -hmm. się zgadzam i nie można winić takiej osoby, że się boi. Mm -hmm. um, tutaj, tak jak powiedzieliśmy, bardzo istotne jest, żeby oczywiście komunikować te emocje i wyrażać. Um, czy asertywnie, może nie agresywnie, ale jakby razem z komentarzem dlaczego mhm. i, i tymi argumentami ze swojej strony, które muszą być oczywiście profesjonalne. To nie może być nie, bo nie, albo nie, bo mi się nie chce, albo nie, bo, nie wiem, moja kultura mi na to nie pozwala. Mhm. Mhm. Natomiast istnieje coś takiego, co bardzo często pracodawcy czy szefowie e, uważają za argument do zwolnienia, czyli nadmierne bycie asertywnym. Mhm. Nie ma tutaj jednej definicji o co w mhm. tym chodzi. Tylko tutaj pamiętajmy, że jeżeli na wszystko mówimy nie mhm. i nie dajemy, to jest właśnie ten um, to bycie asertywne to jest ładnie nazwane wtedy. Mhm. Uh, tylko że to jest właśnie ta agresja. Ten bunt na zasadzie nie bo nie. Uh -huh. Jeżeli nie mamy tego argumentu to zaraz ktoś to odbiera faktycznie. No dobra no na to się nie chce zgodzić tego nie chce wykonać. Nie, nie wiemy nie dlaczego podoba, tak, tak dokładnie nie chce wejść w zmiany które są dość istotne to za co my tej osobie płacimy uh -huh. tak więc jakby trzeba mieć ten balans e, chęci i możliwości, mhm. e, ale też tego, czego się od nas oczekuje. Mhm. Więc też e, ja bym wychodząc w ogóle na sam dzień dobry, wchodząc do pracy, czy nie wiem, wchodząc w te zmiany. Ja bym chciał wiedzieć jako ten pracownik, jakie są w stosunku do mnie oczekiwania. Mhm. I wtedy się zastanowić, czy wszystkie jestem w stanie spełnić, mhm. czy gdzieś jest jakiś problem i wtedy to zakomunikować. Mhm. Najgorsze, co może być, to jest właśnie pozostawienie tematu samemu sobie, mhm. a później tak naprawdę posiadanie problemu z tym, że nie mogę się z tym zgodzić albo mhm. nie chcę. Mhm. Um, no i wtedy rozmawiamy o tej nadmiernej asertywności, mhm. tak? Bo jak się ze wszystkim nie jesteśmy w stanie zgodzić, to tak naprawdę i nie komunikujemy dlaczego. Um, no to ja się wcale nie zdziwię, jeżeli faktycznie pracodawca e, zacznie myśleć o powodach i jakichś innych rozwiązaniach takiej sytuacji. No właśnie, bo wyjdzie na to, że jest to osoba, która po prostu nie pasuje do tego stanowiska, na które y, jakby się zgłosiła. Może czyta, tak być. Może, może do tego dojść, jasne.